zapraszam na rozmowę z ojcem Halvardem Hulle na temat świąt Bożego Narodzenia. Zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałabym przedstawić mojego rozmówcę. Ojciec Halvard Hulle, rodowity Norweg, franciszkanin, wikariusz parafii świętego Franciszka w Larvik, odpowiedzialny za duszpasterstwo polskie w Tonsbergu, w Porsgrunn Sandefjord i doradca w sprawach teologicznych kurii. Tak. Tak, czy... Tak, dobrze. Zgadza się. Główne funkcje. Mhm. I teraz już chciałam przejść do naszego tematu, czyli zapytać o święta Bożego Narodzenia. To jest taki czas, kiedy cieszymy się z narodzin Boga w ludzkim ciele, kiedy czekamy na ten czas. Zastanawiam się jednak, czy nasze przeżywanie świąt Bożego Narodzenia nie jest czasem trochę sentymentalne, że my się tak zachwycamy dzieciątkiem, zachwycamy się stajenką, zwierzątkami. Jaki jest taki głęboki i prawdziwy sens tego, że Chrystus przyszedł na świat w ludzkim ciele? Ja bym może nie przekreślił tego sentymentalizmu całkowicie, bo jest to część naszej, no, naszego przeżywania świata, naszego życia, że mamy różne sentymenty, a więc to gdzieś tam jest ważne, ale rzeczywiście nieraz te różne nasze uczucia, właśnie sposób przeżywania nieraz właśnie przesłaniają tą właściwą treść tych wydarzeń, tych tajemnic, które obchodzimy. No i to, że Bóg przyszedł na świat, pytamy dlaczego. To tak najlepiej jakby odkryć, jaki jest właściwy sens tego wydarzenia. No i pytając, dlaczego przyszedł Bóg na świat, odpowiadamy wiarą naszą katolicką, że przyszedł dlatego, żeby zbawić nas, żeby pokazać nam przykład życia, przykład świętości, bo stał się człowiekiem, tak jak my. Przyszedł, aby pojednać nas z Bogiem, czyli no, zjednoczyć nas właściwie z Bogiem. Nieraz właśnie czytamy w tekstach takich starożytnych, że dlatego Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. No i jeszcze taki jeden element, czy moment bym powiedział, no to jest to, że w ten sposób Bóg pragnie objawić nam swoją miłość. Chciałbym zapytać jeszcze o rolę Maryi w tym wielkim wydarzeniu, jakim jest przyjście Boga na świat. Jaka jest ta rola w wymiarze teologicznym? No zawsze jako katolicy to no, zawsze przyznaliśmy jej wielką rolę i wynika to z jej przeznaczenia, że Pan Bóg właśnie chcąc wcielić się w ludzką naturę, ludzkie ciało, wybrał ją specjalnie, szczególnie po to, żeby była matką jego syna. No i właśnie w tym przeznaczeniu ona została też zachowana od zmazy pierworodnej, pierworodnego grzechu i także przygotowana właśnie przez to, żeby móc odpowiadać tak. Jej fiat, czyli tak, to jest to najważniejsze wydarzenie w jej życiu i w naszym życiu z tego wszystkiego, co ona zrobiła. A więc jej tak, jej odpowiedź na to Boże wezwanie, to właśnie zaznacza, to właśnie określa tą szczególną rolę, którą ona ma dla nas i w całym tym dziele zbawienia Jezusa Chrystusa. I wyjaśnimy jeszcze tym, którzy nie wiedzą, skąd taka znakomita znajomość języka polskiego. Dziękuję. No właściwie już od momentu wstąpienia do zakonu tutaj w Oslo już przygotowałem się do tego, żeby uczyć się języka. Tutaj na Uniwersytecie w Oslo uczyłem się troszeczkę.
będąc w klasztorze, uczyłem się głównie z telewizji, a później przeprowadziłem się do Polski i właściwie 7,5 roku mieszkałem w Polsce, studiując też po polsku, więc dlatego tak chyba wyszło. Taka znakomita. Tak. Chciałam jeszcze zapytać, czy ma ochotę ojciec złożyć życzenia świąteczne bardzo, Polakom? Bardzo chętnie. No wiem, że sytuacja Polaków w Norwegii jest bardzo różna. Niektórzy jadą do domu, do Polski, do swojej rodziny, żeby świętować. Niektórzy tutaj zostają, może z tego powodu, że chcą, ale niekiedy też z tego powodu, że muszą zostać ze względu na pracę i tak dalej. Niezależnie od tego, wszędzie, gdzie jesteśmy, możemy doświadczyć tego wielkiego miłosierdzia Bożego, które nam okazał właśnie wchodząc w ten nasz ludzki świat, wchodząc w nasze miejsca pracy, do naszych domów i wszędzie, gdzie będziemy, będziemy mogli też doświadczyć tej wielkiej radości świąt Bożego Narodzenia i tego Wam wszystkim życzę. Thank you.